Panie Wojewodo, ważny temat, który był poruszany przez gminy, to na pewno są promesy i obiecane pieniądze, na które gminy czekają. Tak, promesy są w przyszłym tygodniu, dzisiaj sprawdzałem. Najpóźniej w przyszłym tygodniu mają być popodpisywane umowy i to jest moje zobowiązanie. Za to odpowiada oddział krakowski. No ale nie może tak być, że tak w taki wydłużony sposób to działa, bo pokazuje niemoc urzędniczą po stronie tych, którzy te umowy przygotowują. Z jakim odbiorem pan wyjedzie stąd z Kuźni, jeżeli chodzi o spotkanie z samorządowcami? Czy to jest w ogóle takie normalne, że tylu naraz samorządowców się spotyka z panem w jednym miejscu i tak w cudzysłowie nawrzucają panu, bo spotkał się to pan z wieloma podobno ostrymi głosami z ich strony? Nie, absolutnie. Ja tych ludzi znam od dłuższego okresu czasu i to często pozwalamy sobie na takie, bardzo osobiste spostrzeżenia. Natomiast absolutnie nie odbieram tego na zasadzie wrzucania, bo to jest kwestia takiej normalnej dyskusji, z której przyjąłem konwencję na początku, że trzeba mówić szczerze i do bólu. Skoro taką konwencję przyjęliśmy, no to szczerze i do bólu z ostatecznymi wnioskami, ale absolutnie atmosfera jest dobra, bo rzeczowa. Pan wojewoda jest człowiekiem, który zna sprawy, był w czasie powodzi wszędzie, który ma przebicie też. Jego głos się liczy w Warszawie. Liczymy, że te nasze dzisiejsze spotkanie będzie bardzo owocne. Ten głos się liczy chyba, tak widzieliście państwo naocznie, mogliście się przekonać, bo interweniował podczas tego spotkania telefonicznie w stolicy. Tak. Był taki temat, że na bieżąco zadzwonił do Warszawy i pewnie temat wyjaśniał. Także widać, że mamy osobę właściwą w miejscu i chcemy właśnie wykorzystać te jego możliwości, dlatego to spotkanie. 3 godziny pan wojewoda u nas, to się nie zdarza. Poruszano sprawę promes powodziowych dla gmin, między innymi też dla starostwa. Czy te pieniądze już są na kontach samorządów? Tak, już kilka tygodni temu wszyscyśmy się chwalili, że mamy promesy, ale żeby je uruchomić, no to musi być umowa. W dniu dzisiejszym odbieramy my, jako powiat, tą umowę z Krakowa. Pozostałe samorządy mają mieć do końca tygodnia, tak pana wojewodę zapewniano właśnie. A my odbieramy dzisiaj jako powiat.